Mściwy.pl. Jesteśmy bezpieczni. Siemano, Mateusz Mściwojewski, MMA, bądź na bieżąco, a razem ze mną Szymol. Witam cię. Cześć, siemanko. Zdenerwowałeś dzisiaj swojego przeciwnika. Co zrobiłem? Zdenerwowałeś. Zdenerwowałem, tak. Trzeba było troszeczkę poddymić. Na ostatniej konfie się nie wykazałem, to chociaż teraz troszeczkę tam go podkurwiłem. Nawet chyba nie troszeczkę, bo w pewnym momencie widziałem, że był naprawdę zły tak, na ciebie. W pewnym momencie się czerwony zrobił, więc... Ale nie wiem, czy to od tego prądu, którego raził, czy od tego, tak, się... Coś... Tak, czy od tego, że się wkurzył. No, jakie tam lekkie pstryczki w nos według mnie. No właśnie, po pierwszej konferencji, no trzeba przyznać szczerze, nie poszła ci ona. Teraz jak się czujesz? Jak myślisz, że był odbiór publiczności twojej osoby na konferencji? Już co, teraz zmieniłem leki, dużo lepiej się czuję na tych lekach, jestem bardziej pobudzony. No a tamta konfa, zresztą też, to był mój pierwszy raz występujący z taką publicznością, nie, gdzie jest wszystko na żywo, jeszcze ta akcja z Polakiem przed, na poprzedniej konfie, przed konfą, no to ciężko było, ale już jest git. Tutaj też była akcja z Polakiem przed konferencją. Tak, była akcja z Polakiem. Adrianek podszedł do mnie i mnie uderzył tutaj z tyłu głowy, z pięści. No ale to jak mówię, no to taki knypek 80 kg, no to dla mnie to nie robi w ogóle wrażenia, nie? Ale ty jesteś bardzo spokojny, bo nie jeden to by od razu, wiesz, ruszył na niego, a ty jesteś tak spokojny. Nie, tam już wpadła ochrona, zresztą jak on mnie próbował kopnąć, to ja go złapałem za nogę i wiesz, już ochrona nas rozdzieliła. Więc to nawet nie było szans. Zresztą ja zanim usłyszałem coś, odwróciłem się i on już był odciągany od ochroniarzy, nie? Także to szybka akcja. A to było jakieś uderzenie z zaskoczenia? No tak, zaskoczenie, bo ja coś usłyszałem i nawet nie zdążyłem przetrawić, że to on do mnie biegnie, nie? I po prostu się odwróciłem i nie dostałem tutaj tam, leciutko naprawdę, no, jak widzisz, no, nic mi nie jest. A śmieszne jest to, że Take One przechodził dosłownie 3 sekundy zanim mnie Adrian uderzył, to Take One mówi, wpierdol dostaniesz. 3 sekundy później Adrian do mnie biegnie. Tak? Tak, Take One przewidział. A była jakaś między wami taka jeszcze potyczka potem słabna po tym tak, zdarzeniu? Tak, coś tam mówiło, że to za protokół i tak dalej. Ja mówię, że po tej akcji to na pewno protokół Beatrice zostanie odpalony, więc na pewno to odpalę. No i było poruszana ta kwestia na konferencji. Leciutko było, ale nie chciałem też wszystkiego zdradzać. Myślę, że przygotuję na... No, i w ogóle Adrian powiedział, że nie będzie chciał ze mną walki, że nie da mi zarobić. No właśnie, o co chodzi? Nie wiem, no ja pieniędzy nie potrzebuję. To mi się wydaje, że to on potrzebuje bardziej pieniędzy niż ja, więc to... I on o tą walkę... Sorry, jąkam się. On o tą walkę walczył od lutego praktycznie. Właśnie, bo ja pamiętam wywiad właśnie Huberta z Adrianem i co wtedy Boxer odparował też na wywiad. I on mówi, że bardzo chce tego pojedynku z tobą. Tak, i teraz tak. Właśnie mówisz na konferencji, że Adrian powiedział, że jednak do tej walki nie dojdzie. No to jak to wygląda w końcu? Mi się wydaje, że po prostu nie wiedział, co powiedzieć. Tak rzucił, że o, nie dam ci zarobić. Nie? A mówię, chuj, no to nie walczymy. Wiesz, no jeszcze nie mamy podpisanej tej umowy, więc... A to nie, by zależy na tej walce? Ja bym chętnie ukrócił. Znaczy, no i tak jest niski, nie? Ale bym jego zapędy ukrócił, gangsterskie. No jest niski, ale wiesz, no umiejętności wydaje... nie można mu odmówić. Umiejętności, ja wiem, czy mam takie duże umiejętności. Trenuję już, nie wiem, kurwa, 5 czy 6 lat, nie rozwija się praktycznie wcale. Ja tam śledzę, no fajnie, oglądam od pierwszej edycji i jakoś nie wydaje mi się, żeby jego umiejętności polepszyły aż tak bardzo. Ale uważasz, że ile byś tak potrzebował takiego okresu przygotowawczego, żeby móc wyjść do niego? Wiesz co, teraz trenuję 2,5 miesiąca. Po walce na pewno sobie robię kilka tygodni przerwy na jakieś imprezki tego typu. No i potem znowu wracam na treningi, bo spodobało mi się to będę to kontynuował, nie? Będziesz próbował jeszcze rozmawiać z wodarzami, żeby przekonali Adriana, no bo mówisz tak jak teraz powiedziałeś na konferencji, że Adrian to nie chce tego pojedynku. Będziesz rozmawiał z wodarzami i jakoś też próbował się kontaktować jakoś nie bezpośrednio, tylko tak pośrednio z Adrianem, żeby do tego pojedynku jednak doszło? Pośrednio to raczej, no bezpośrednio to raczej nie będę się kontaktował, bo mam go w dupie, ale wydaje mi się, że włodarze będą chcieli tej walki, nie wiem, więcej mu zapłacą, obym tylko ja mnie nie dostał, bo też bym chciał więcej za walkę z Adrianem. Zobaczymy, no. Nie, no tutaj wiesz, tutaj jest taka no podwalina będzie... pod bardzo duże dymy na konferencji, czego tak, bardzo tak, ludzie tak. Oczekują, nie? Tak, postaram się przygotować, jeśli będzie ta walka w ogóle, postaram się przygotować wielką prezentację o tytule Największe kłamstwo i farmazony Adriana Polaka i tam wszystko zawrze. Mam nadzieję, że dostanę nagrodę za najlepsze wystąpienie na konferencji. Musisz u Pasuta chyba wziąć jakieś lekcje, żeby... Oj, tak. Akurat z Robertem się dobrze znamy, także parę lekcji mi na pewno udzieli. A czy ta nienawiść do Adriana właśnie tak kumuluje się do ciebie... Czy ta nienawiść do niego kumuluje się przez te wszystkie akcje, które tutaj się dzieją na tym backstage'u właśnie i te słowa, które on kieruje do ciebie? Ja myślę, że... Ja nie wiem, czy ktośkolwiek go lubi. Tak jakby oni, ludzie go nienawidzą za to, że jest fałszywy właśnie za tak, że tu kogoś uderzy, ten... Ale no jakby to jest swoją matę, że trzeba zadymić trochę, to... Nie wiem, ja do niego jakoś tak... Znaczy ja czuję do niego od razu. Dla mnie to jest obrzydliwy człowiek, ja z takimi ludźmi się nie zadaję, nawet nie chciałbym mu ręki podać. A jeszcze on tam coś pierdolił, że ja zdjęcie z nim chciałem kiedyś robić, co jest zupełną nieprawdą. Po prostu nie lubię takich ludzi, nie zadajcie z takimi ludźmi i ten. A czego,
nie wiem, zapomniałem pytanie. Ale myślisz, że jest taka możliwość, że wy sobie rękę podacie po waszym pojedynku, no bo tu jest naprawdę mocno między wami. No jest, kurde, Adrian jak cię widzi, to dostaje, no, białe gorączki, można powiedzieć. Nie, raczej mu ręki nie podam. Raczej nie. No i jeszcze na koniec się ciebie spytam o ten pojedynek z Ginolem, no bo ty tutaj go trochę wkurzyłeś tym, że jesteś bardzo pewny siebie, a czy tak naprawdę jesteś pewny siebie, czy to było właśnie pod to, żeby trochę zdenerwować swojego przeciwnika? Nie, no jestem pewny siebie. Przepracowałem sumienie naprawdę, no to wiadomo, że z tym o tych narkotykach i o tym alkoholu to podkręcałem sobie po prostu beczkę. Przepracowałem sumienie te 2,5 miesiąca, odkąd się dowiedziałem, odkąd podpisałem umowę na walkę. No to przepracowałem to sumiennie, cały ten okres czasu. Może tam kilka razy nie byłem na treningu, bo coś mi wypadło, ale tak to sumiennie przepracowane zostało i jestem gotowy. Teraz już tylko odpoczynek, regeneracja i się napierdalamy w sobotę. No ja się też tego spodziewałem, bo jak trenujesz w Uniku, to nikt by ci tam na balowanie i na menażowanie nie pozwolił. Tam kilka razy miałem wymówkę, to już trener miał, no trener nie był zadowolony, że na przykład 2 dni z rzędu nie przyszedłem na trening, bo jakoś coś tam sobie wymówkę znalazłem. No i już musiałbym ze mną rozmowę przeprowadzić i... No i wiesz, po co mam tam chodzić, jakbym nie trenował? Zresztą oni by chyba mnie po prostu wyjebali tam, jakbym nie trenował. Tak, no, też by nie chcieli, wiesz, takiego kogoś u siebie w klubie, nie? No. Zwłaszcza o takiej renomie. Dobra, dziękuję ci bardzo. Dzięki, Szymon. Dzięki, to już. Trenuj. Dzięki.